Tam robiłam właśnie badania, czyli wywiady z osobami, które cierpiały na anoreksję, które były leczone w Polsce. I to były osoby takie, no głównie nastolatki. Analizowałam kontrakty szpitalne, czyli zarówno takie podejście biomedyczne typowe, ale też takie podejście bardziej antropologiczne, bardziej takie, bym powiedziała, ludzkie. No często się jest podpisywany taki kontrakt z rodzicami na początku takiego leczenia i jakby w trakcie tego, w tym kontrakcie, ja też analizowałam takie kontrakty w trakcie moich badań, w tym kontrakcie często jakby rodzic, jakby w imieniu dziecka, zrzeka się pewnych praw, które są tak naprawdę prawami pacjenta, na przykład prawa do kontaktu z rodziną, do wychodzenia na spacer i tak dalej, i musi się do tego zrzec, żeby zostać przyjęty na oddział, żeby jego dziecko zostało przyjęte na oddział. Więc na przykład, kiedy ktoś nie zje, powiedzmy, jakiejś konkretnej ilości pożywienia w konkretnym czasie, jest karany tym, że nie może się skontaktować z rodziną. I to wynikało z tych kontraktów, które ja czytałam, i też wynikało z rozmów moich z dziewczynami. Dlaczego tak jest, że na przykład, nie wiem, jeżeli to ma jakikolwiek mieć sens, tak, czy jeżeli jakieś zasady są, no to na przykład dlaczego one są stosowane? No ale ja nie widzę sensu w zasadzie, która na przykład mówi, że masz zjeść ileś tam pożywienia w odpowiednim czasie, bo inaczej będziesz mieć karę. Albo że będziesz leżeć w łóżku, jeżeli nie zjesz. No to jest po prostu nieludzkie.